Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Niemcy krzyczą Janki go home, czy Polacy krzyczą Janki go home. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz jeszcze bardziej. No, wygląda na to, że faktycznie Amerykanie po tylu latach opuszczają Niemcy. No jest to ciekawa sytuacja. Niemiecka prasa strzału dostała i ostro atakuje. W zeszłą środę była taka konferencja prasowa Pentagonu. No i minister obrony Mark Esper potwierdził to, że tam 12 tysięcy Amerykanów wycofuje się z Niemiec. No, ma trafić do Polski. Minister obrony w Bawarii, Markus Schröder, no powiedział, że ta decyzja, no to jest w zasadzie nie do wyjaśnienia, także no, że troszeczkę się zastanawia, co to się dzieje. Doradca Merkelowej Peter Beyer powiedział, że to w ogóle nie ma żadnego sensu geopolitycznie dla całej Ameryki. Niemiecka partia lewicowa, lewacka, no bardzo antyamerykańska, no to klasze, jej przedstawiciel w Bundestagu, no to powiedział, że jest bardzo zadowolony z tej kary, no i czeka na jeszcze więcej kary, że nigdy nie będzie za dużo tej kary. No o co to chodziło? No chodzi o to, że Donald Trump, no to bardziej pokazywał, czy tłumaczył, że to jest odwetowa sprawa, a nie strategiczna. Te rozszczepienie całe sojuszu amerykańskiego i niemieckiego, no to ludzie przypisują do tego, że Trump, powiedzmy, jest za bardzo agresywny, przypisują mu, że jest ignorantem, nieumytym i tak dalej, no ale to są głupoty, tak? Również mówią, że od strony Markeli, no to nad wyraz ona była ostrożna i omijała wszelakie te prowokacje Putina. No i to jest to, co też Trumpa denerwowało, że Putin zasiewał te wszystkie niepokoje naokoło Europy i powiedzmy u siebie w tych byłych republikach, no i Merkelowa po prostu siedziała cicho. No ale te wszystkie transatlantyckie problemy dnia dzisiejszego, no to nie są problemami dnia dzisiejszego, to są problemy jeszcze sprzed wielu, wielu lat. No i będą to problemy jeszcze w przyszłości. No, mogą to być no, konsekwencje, można powiedzieć, trzęsienia ziemi, bo to duża zmiana następuje. Cały ten podstawowy problem, ten transatlantycki, no to kiedy to się tak zaczęło? No zaczęło się po tym, jak mur berliński upadł. No w Polsce była ta ustawka czerwonych świń w Magdalence. Mur berliński upadł, Węgrzy uciekali, wschodni Niemcy też uciekali, nastąpiło to połączenie się tych dwóch republik demokratycznej i federalnej. Także kiedy mur berliński upadł w 1989 roku, no to zaczęło być inaczej niż było do 1989 roku. No oryginalnie cały ten interes, czy umowa, czy wspomaganie się po zakończeniu wojny, no jedni mówią 8 maja, drudzy mówią 9 maja, no ale 1945 rok, no to była poważna sprawa. W Rosji tam jeszcze było ilu żołnierzy? Ze 300-400 tysięcy jeszcze było chyba żołnierzy po Stalingradzie i po reszcie tej wojny. Był smród, brud i ubóstwo. Ruscy
opanowali, Ruscy opanowali połowę, można powiedzieć, Niemiec, czyli te wschodnie Niemcy. Ameryka opanowała drugą połowę. No Berlin miał być niby taki międzynarodowy, no ale Ameryka broniła Niemiec przed napadem na całe Niemcy. Tak jak Ameryka starała się bronić Wietnam przed napadem komunistów na południe, nie udało się. No, Korei udało się opanować, czy upilnować, żeby Korea Południowa nie została zaatakowana przez komunistów z północy. No ale te trzy kraje, no to w zasadzie przykłady komunistów. W Korei udało się zatrzymać, w Wietnamie jednak nie. No i w Niemczech też się udało zatrzymać Niemców. No później dzięki pomocy amerykańskiej, no to Niemcy federalne przejęły Niemiecką Republikę Demokratyczną, a nie odwrotnie. Dzięki Ameryce ten komunizm i socjalizm w zasadzie upadł. No ale to do 1989 roku cała ta sprawa właśnie zaczęła się zmienić. Po 1945 roku Ameryka przyszła i mówi, no ekonomicznie was będziemy wspomagali, militarnie będziemy was wspomagali, no ale cały ten sojusz, no to za to musicie w zasadzie stać za nami murem przeciwko Sowietom, przeciwko Ruskim, przeciwko Stalinowi, no i później w czasie całej tej zimnej wojny, no to Ameryka dawała taką dużą pomoc przez to, że opłacała kiełbasą i dolarami, i markami zachodnimi Niemców, żeby byli przeciwko komunistom w Europie. No i cały ten model tej relacji transatlantyckiej był zbudowany na tym, że Ameryka była przywódcza i silna, a Europa była ekonomicznie słaba. No, Ameryka proponowała plan Marshalla między innymi też do Polski, no ale komuniści polscy się nie zgodzili, komuniści moskiewscy też się nie zgodzili, no a plan Marshalla postawił na nogi Niemcy. Tak samo podobny plan postawił Japonię na nogi. Także to trzeba pamiętać, że Niemcy napadli na Polskę i zostali powiedzmy zniszczeni przez Amerykanów, no ale zostali też odbudowani przez Amerykanów. No i tak samo Japonia. Japonia też napadła na Manchurię, na Singapur, na Koreę i tak dalej. Została zniszczona. No, rzucone były dwie bomby, także trzeba to też pamiętać. Jedna bomba na Japończyków nie starczyła, także musiały być dwie. Także każdy, kto mówi, po co bomby, no jeżeli jedna by bomba starczyła, to znaczy, że jednej mogło nie być. Ale jeżeli jedna bomba nie starczyła i musiały być dwie, no to znaczy, że musiały być dwie. Niemcy to w zasadzie byli zagrożeni tym najazdem Sowietów, no i Ameryka im pomagała. To już wszystko się zaczynało od Nixona. Od Nixona w tym czasie, kiedy Nixon ten starał się otworzyć Chiny, bo ten sukces chiński dzisiejszy, no to jest to, że Nixon starał się zrobić sojusz z komunistycznymi Chinami przeciwko Sowietom. No Chiny się zorientowały, że otrzymywanie dużo darmowych rzeczy z Ameryki jest lepsze niż współpraca z Ruskimi i się wypięli na nich. No a teraz Chiny się wypięły na Amerykę w podziękowaniu. No dostali za darmo ten sznur od Ameryki, a teraz przychodzą i chcą powiesić Amerykę. Nixon już od swoich czasów, 1960-tych, to nie był za bardzo zadowolony z tego, co Europejczycy
dawali do tego zachodniego funduszu. No i to jest nieustanny problem, ale po tym, jak już Sowieci upadli, to Unia Europejska po prostu wystartowała jako jeden ze światowych największych ekonomii. No i Amerykanie zaczęli się zastanawiać, po jaką cholerę Ameryka ma płacić 70% tego NATO, budżetu NATO, jeżeli broni się innych narodów, inne kraje. Obama, który w zasadzie miał dobre relacje z Merkelową, no, można powiedzieć bardzo takie towarzyskie, w marcu 2016 roku powiedział, że no starczy tego jeżdżenia na krzywy ryj, no bo w zasadzie jeździli, można powiedzieć, na gapę, no i starał się zmienić tą sytuację, kiedy on to określił, że Europa trzyma nasz płaszcz, który zdjęliśmy, żeby iść się walić na pięści. No i to tak faktycznie wyglądało. Europa stała z boku, Ameryka sielała na gołe pięści. No i też Obama powiedział, no, że Europejczycy, Niemcy konkretnie, no to muszą jednak wziąć ten ciężar na swoje plecy i targać cały ten ciężar i koszty i utrzymanie tego NATO. Trump no nie za bardzo był taki, można powiedzieć, w stosunku do Merkelowej, no ale podtrzymał to samo, co Obama zaczynał, że coś jest nie tak, że te pieniądze i te pilnowanie Ameryki, pilnowanie Niemiec przez Amerykę, to troszeczkę nie ma sensu. Joe Biden, no jeżeli on by wygrał, no ale nie wygra. Trump zostanie wybrany drugi raz na 99%, no to on też miałby jakiś problem wytłumaczyć Amerykanom, dlaczego to miałoby być to, że Ameryka ma dawać opiekę militarną, a nie korzystać z tej wymiany gospodarczej, bo Ameryka już nie jest tą przywódczą i nie jest tak silna, a Europa już nie jest taka biedna. Także po tym 89 roku to się wszystko zmieniało. No i teraz trzeba jeszcze zastanowić się nad tymi, powiedzmy, amerykańskimi sankcjami na tych niemieckich rurach gazowych, no bo oni jednak kupują, czy kupowali od ruskich. Tak samo Amerykanie starają się ingerować w tą telekomunikację, no i też zawstydzają niemieckie te posunięcia międzynarodowe, bo nie są jednak tak bardzo synchronizowane z Ameryką. Administracja amerykańska no, podkreśla właśnie, że Niemcy płacą mniej niż 2% swojego dochodu narodowego. No i teraz trzeba się zastanowić, czy Bidenowi by to wystarczyło. I czy Biden by się zgodził na tą umowę obronną w takim układzie, kiedy Ameryka im to gwarantuje, w tym czasie, kiedy Berlin kupuje więcej gazu z Moskwy. No, Trump chciał sprzedawać amerykański gaz, no ale Niemcy wolą moskiewski. Robi więcej wymiany gospodarczej z Beijing zamiast z Waszyngtonem. No i kiedy Waszyngton ma jakieś zastrzeżenia w Brukseli na temat wymiany gospodarczej, no to unika dyskretnie tych wszystkich rozmów. Także Ameryka no jest w zasadzie wyrolowana. No jest rolowana i to nie jest tylko pytanie, czy to jest w porządku, czy to jest fair, czy to jest do kontynuowania. Cały ten model nowoczesnych Niemiec
to jest taka sytuacja, że Niemcy są jednym z najbogatszych krajów w Europie, no ale najbardziej pacyfistyczny kraj w NATO. Oni po prostu po tej wojnie to się zlikwidowali jako wojownicy, jako bojownicy, no i wojska nie mają za dużo. Kiedy Ruscy powiedzmy, wiadomo, że Ruscy to jednak są, siedzą czy nad Polską, czy nad Szwecją, Finlandią, krajami bałtyckimi, no to oni są zagrożeniem, no to we Włoszech, w Hiszpanii czy w Portugalii, no to już nie za bardzo są tak zagrożeniem, no szczególnie dlatego, że właśnie jest to NATO. Francuzi, no to kompletnie teraz się zrobili antyamerykańscy, no rzucali tą broń w pierwszą wojnę światową, w drugą wojnę światową, no ale są bardzo antyamerykańscy, no i oni bardziej całują klamkę Moskwy. Brytyjczycy, no wiadomo, wycofali się z tego wszystkiego, no to teraz i oni zawsze będą sojusznikiem amerykańskim. Ameryka jest takim, można powiedzieć, klejem bezpieczeństwa w Europie. I Niemcy ta tożsamość narodowa powojenna jest utrzymana, no bo dobry policjant jest, czy dobry żołnierz jest amerykański, no a Niemcy ten Bundeswehry jednak tak nie rozwijają, się spacyfikowali, no i chcieli się spacyfikować. Jeżeli Amerykanie by wyciągnęli żołnierzy kompletnie z Europy, no na razie trochę przerzucają do Polski, no to sytuacja też jest ciekawa na tym południowym Morzu Chińskim, gdzie Chińczycy zaczynają się w Japończyków. No i teraz to będzie jakiś taki psychologiczny paraliż dla Niemców. Dlaczego będzie paraliż? No bo kraje te nordyckie, kraje bałtyckie, kraje Morza Śródziemnego, oni wszyscy zaczną prosić, błagać i krzyczeć na Niemcy, żeby oni zaczęli wydawać pieniądze na obronę. No i wtedy Francuzi będą krzyczeć o tym, żeby jednak odamerykanizować Europę. Ruscy na pewno się też boją tej zmilitaryzowania od nowa, ale Niemcy będą mieli problem, no bo jednak Oni już nie wrócą raczej do tego hitlerowskiego odbudowania, nie będą, boją się odbudować tych czołgów, no mają taką skazę, tak samo jak przez długi okres Japończycy nie chcieli elektrowni atomowych, no bo to było związane z tym wybuchem, no to właśnie te psychologiczne uraz militarny tam jednak został. Merkelowa przez 15 lat starała się, żeby był jakiś stały ten wzrost, starała się, żeby było minimalne bezrobocie, no i żeby pensje były dosyć duże. No i teraz, jeżeli Ameryka by się wyszła z tego, no to się coś zmieni. To się zmieni dlatego, że to jednak te koszmary pohitlerowskie, koszmary poniemieckie z powrotem wrócą do Niemiec, no i to może być nieprzyjemna sprawa dla nich. Zdrowa? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardzo. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.